Dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn Tydzień w Powiecie. Rekreacyjny charakter gminy Baruchowo rodzi sporo problemów. Jednym z nich są śmieci wytwarzane przez działkowców. W tym roku gmina poważnie wzięła się za rozwiązanie tej sprawy. Choć za oknem jeszcze śnieg, do właścicieli działek rekreacyjnych, których jest ponad 900, wysyłane są pisma z propozycjami rozwiązania tej sprawy. Chcemy zaproponować mieszkańcom, właścicielom działek rekreacyjnych, aby każdy wyposażył się w pojemnik. Ustaliliśmy zgodnie z regulaminem, że minimum musi mieć 240 litrów ten pojemnik. Chcemy odbierać od każdej posesji minimum raz na miesiąc. Do tej pory letnicy płacili za śmieci ryczałtowo, co nie było dobrym rozwiązaniem. Świadczyły o tym sterty śmieci w lasach, przy drogach czy nad jeziorami. Teraz każdy z właścicieli działek będzie musiał podpisać umowę z odbiorcą śmieci. Każdy ma do wyboru 5 firm, które się zarejestrowały w urzędzie gminy. Z tymi firmami ma obowiązek podpisać umowę na odbiór śmieci. Chcemy to już zrobić w marcu, przed przyjazdem działkowiczów na teren rekreacyjny, gdzie będą robić swoje porządki. Umowy mają obowiązywać od marca do końca października. W Choceniu mieści się siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania do Rzecza Zgłowiączki, obejmującego swym zasięgiem teren 10 gmin powiatu włocławskiego. Każdego dnia do Biura Lokalnej Grupy Działania do Rzecza Zgłowiączki przychodzą mieszkańcy gmin objętych zasięgiem stowarzyszenia, by dowiedzieć się, jakie są możliwości pozyskania unijnych środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane na obszarze Lokalnej Grupy Działania do Rzecza Zgłowiączki. Obecnie trwają dwa nabory w ramach programu operacyjnego LIDER. To jest taki program w ramach rozwoju obszarów wiejskich. I obecnie trwa nabór na tak zwane małe projekty. Tutaj mogą pozyskać dofinansowanie zarówno gminy, osoby prywatne, jednostki kultury czy stowarzyszenie na takie mniejsze inwestycje do 50 tysięcy. Konkurs ten co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Składane do LGD wnioski o przyznanie pomocy dotyczą głównie takich inwestycji jak remonty i doposażenie wiejskich świetlic, doposażenie zespołów ludowych w stroje czy instrumenty. Pieniądze z małych projektów są również przeznaczane na organizację imprez kulturalnych i plenerowych na terenie objętym zasięgiem Lokalnej Grupy Działania do Rzecza Zgłowiączki. To już jest trzecia edycja konkursu. W pierwszym roku mieliśmy podpisanych 28 umów na blisko 500 tysięcy złotych. W drugiej edycji podpisaliśmy 31 umów na ponad 600 tysięcy. Teraz ta kwota na przyznanie pomocy w tym naborze jest bardzo duża. Mamy alokację środków 1,5 miliona. W marcu Lokalna Grupa Działania do Rzecza Zgłowiączki rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Tutaj dofinansowanie mogą pozyskać duże inwestycje. Limit środków dostępnych w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi na jedną miejscowość gminę należącą do stowarzyszenia wynosi 500 tysięcy złotych. Jedną z realizowanych w ramach tego działania inwestycji była oddana niedawno do użytku zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu. To między innymi pieniądze z LGD pozwoliły na utworzenie w jej miejsce Choceńskiego Centrum Kultury. Gmina Choceń pozyskała blisko 500 tysięcy na remont tego budynku. Poza tym inwestycje w ramach odnowy wsi, które były realizowane z naszych środków, to budowy ścieżek rowerowych, remont fontanny w Lubrańcu i duże inwestycje związane z remontem świetlic wiejskich. 9 lutego odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Siemnówku w gminie Lubraniec. Inwestycja zrealizowana była w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Remont wykonywany był między wrześniem i grudniem ubiegłego roku. Po Sylwestrze rozpoczęło się urządzanie świetlicy i wyposażanie jej w niezbędne sprzęty. Jesteśmy zadowoleni z takiego remontu. Jest to zrobione bardzo dobrze i z korzyścią dla całej wsi. Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Chodzi między innymi o członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz o panie działające w Stowarzyszeniu Energicznych Kobiet Siemnówka, w skrócie SEKS. Panie zagospodarowują tam kuchnię. Swoją kuchnię, także na imprezy takie okolicznościowe, na zebrania wiejskie, jakieś święta wiejskie typu no, Dzień Kobiet, jakieś stoły tam wigilijne i wielkanocne, coś takiego po prostu. Panie mają gdzie się spotkać,
pogadać, coś zrobić, jakieś kursy, nie kursy. No zobaczymy, jak to będzie działało mniej więcej. Taki jest cel tego wszystkiego. Zmodernizowana i wyposażona świetlica stała się miejscem sprzyjającym integracji różnych środowisk. W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin leżących wzdłuż autostrady A1 z Mirosławem Jagodzińskim, dyrektorem bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele gminy Włocławek, dla których najważniejsza jest kwestia odbudowy zniszczonych dróg lokalnych. Zostaliśmy zobowiązani do tego, aby w starostwie złożyć zgłoszenia zajęcia dróg gminnych, które po zakończeniu robót będą przebudowane przez wykonawcę zadania. Samorządowcy otrzymali zapewnienie, że w tym zakresie współpraca z Generalną Dyrekcją układać się będzie lepiej niż w poprzednich latach. W Lubaniu została reaktywowana drużyna harcerska. Na pierwsze spotkanie przyszło 16 osób. Harcerskie tradycje w Lubaniu sięgają czasów przedwojennych. Trudno więc się dziwić, że uczniów miejscowego zespołu szkół nie trzeba było do tego pomysłu długo namawiać. Zaprosiłyśmy grupę z Boniewa, harcerzy, aby dzieciaki zobaczyły na żywo strój, zobaczyły jak, na czym polega zasady działania drużyny harcerskiej. Zainteresowały się dzieciaki, zgromadziliśmy grupę na pierwszej zbiórce. 16 osób przyszło na pierwszą zbiórkę i te dzieciaki chętne miały już możliwość uczestniczenia w bardzo ważnych dla wszystkich harcerzy na całym świecie obchodach Dnia Myśli Braterskiej. Młodzi harcerze z Lubania uczestniczyli już w imprezie zorganizowanej dla harcerzy 22 lutego w Warząchewce Polskiej. Sława Szatkowska z Grabkowa w gminie Kowal została laureatką konkursu Zapobiegajmy Pożarom. W ogólnopolskim konkursie plastycznym Zapobiegajmy Pożarom wzięła udział młodzież z zespołu szkół w Grabkowie oraz dorośli. Jury etapu powiatowego zakwalifikowało z gminy Kowal dwie prace w kategorii dorosłych. Na etapie wojewódzkim pierwsze miejsce zajęła praca pani Wiesławy Szatkowskiej z Grabkowa. Udział wzięli z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej młodzież z zespołu szkół w Grabkowie, ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz osoby dorosłe. Wśród osób dorosłych właśnie pani Wiesława Szatkowska. Pani Wiesława namalowała na szkle postać świętego Floriana, patrona strażaków. Podsumowanie konkursu, podczas którego mieszkanka naszej gminy odebrała gratulacje za swoje dzieło, odbyło się w Solcu Kujawskim. Malowanie jest moją pasją. Ja już bardzo dawno po prostu lubię malować. Jeszcze w czasach szkolnych po prostu, w podstawowej szkole już zaczynałam malować. No i tak jakoś mi to trochę wychodzi, no, trzeba powiedzieć. No, maluję na drzewie, na szkle. Pracowałam też w fajansie, trochę też malowałam, no tak po prostu lubię, no co wolną chwilę to nawet na kartce sobie po prostu coś tam szkicuję, maluję, różne techniki, różne tam, nawet lubię sobie trochę nieraz polepić coś tam, takie figurki czy coś, ale to tak już mniej, no bardziej plastycznie to bardziej malarstwo mnie interesuje. Hala sportowa w Chodczu jest miejscem wielu emocjonujących rozgrywek. Korzystają z niej nie tylko uczniowie, ale też starsi mieszkańcy gminy. Hala sportowa czynna jest od 8 do 21. Do 15 korzystają z niej głównie dzieci i młodzież z miejscowej szkoły, a po południu parkiet zajmują dorośli. Jest duże zainteresowanie wynajmu hali sportowej. W tych godzinach jest również czynna siłownia od godziny 8 do godziny 21. Na hali odbywają się różne turnieje sportowe. Ostatnio odbył się tu turniej młodzików, a niebawem zostanie zorganizowany turniej karate tradycyjnego. To już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.